to trochę może zabrakło wątku, bo my tutaj już mamy na miejscu gigantyczną ilość emigrantów. Oficjalnie jest ich minę, nieoficjalnie półtora. Ukraińczy, tak jest. Tak jest. I... To pan dopełnia tylko ten akt, prawda, scenariusza, no, o którym mówiłem. Wojna z rejonami ukraińskimi. I wtedy, co zrobi diaspora ukraińska? Co zrobią Ukraińcy, którzy zaciągnęli się do służby państwa polskiego w policji? Co oni zrobią? Pytanie. No właśnie, a poza tym, co jeszcze widać, taki aspekt, że tak jak pan mówił, z premedytacją wypchnięto kilka milionów Polaków na zewnątrz, ale też trzeba było zadbać o to, żeby Polacy nie mieli gdzie wrócić. Więc wpuszczono diasporę ukraińską. Ona zaniżyła stawki, zajęła miejsca pracy i cały czas napływają. A prędzej czy później ta olbrzymia ilość emigrantów zacznie się organizować i będą z tego kłopoty i społeczne, i polityczne. Także być może to też jest montowanie jakimś tam ekstra. Proszę pana, bardzo dziękuję za ten element uzupełniający układankę. Tak, oczywiście. I na dodatek jeszcze zauważmy, że to właśnie brytyjską specjalnością przez setki lat było między innymi napuszczanie Ukraińców na Polaków. Od XVII wieku, od Mielniczyzny. To są brytyjskie, protestanckie, rewolucyjne cele. Podpalanie Europy Środkowej. Dlaczego po II wojnie światowej mamy tak liczną diasporę ukraińską w Anglii i w Kanadzie? No najwyraźniej w ukraińskiej powstańczej armii i innych formacjach Brytyjczycy mieli tyle zasłużonej dla siebie agentury, że czuli się w poczuciu lojalności, zapewnili tym ludziom wikt i opierunek. I w Londynie stoi, pokazywano mi taki, no nie wiadomo, czy bardziej śmiać się, czy płakać, jest taki pomniczek Włodzimierza Wielkiego. I no, Włodzimierz Wielki, wiecie państwo, przełom X i XI wieku. I na tym pomniczku jest napisane władca państwa ukraińskiego. Władca państwa ukraińskiego. W Londynie, gdzie takie były kłopoty, żeby wystawić pomnik katyński przed laty w centrum miasta, stoi sobie Włodzimierz Wielki jako władca państwa ukraińskiego. No oczywiście można Anglikom takie rzeczy oferować, ale nawet i wśród Polaków nie wszyscy już rozumieją etymologię, źródło słów, prawda, że Ukraina, no to coś jest u kraja, na skraju, tak? Czyli że najpierw jakaś Rzeczpospolita musiała zaistnieć, żeby na jej peryferiach, na dzikich polach jakieś nowe projekty polityczne mogły startować. No tak, brytyjska specjalność, napuszczanie Ukraińców na Polaków. Notabene dzisiaj armia brytyjska i kanadyjska musztrują i dozbrajają Ukraińców. To jest w ich wykonaniu wzmacnianie wschodniej flanki NATO. To oni robią. I Warszawa to reklamuje i Warszawa w tym pomaga. Warszawa stanowi stację przesiadkową, prawda? Dla ukraińskich, dla kanadyjskich i brytyjskich żołnierzy, którzy jadą na Ukrainę w charakterze instruktorów. Czy są jakieś pytania? Chętni? No, nie ma żadnych pytań. Dżentelmeni o faktach nie dyskutują. Znaczy można jeszcze... Bardzo proszę. A to najlepiej do mikrofonu, żeby wszyscy słyszeli. Bardzo proszę. Może czekaj na ten, ale czy nagrycie wypadł jakiś film organizujący katastrofę smoleńską? Proszę pana, ja zabrałem się za taką robótkę skromnymi środkami i powstały trzy odcineczki cyklu dokumentalnego pod tytułem Zamach Smoleński. Te odcineczki można oglądać na stronie producenta, czyli telewizji internetowej BonTV, BonTV. No ale tylko trzy odcineczki powstały. Miało ich być więcej. One mają po 15 minut i miały się złożyć razem w taką większą układankę. Tak, no bardzo byłoby miło. Między innymi jeden odcinek byłby właśnie z tym znakiem zapytania. Tak? Co generał Petreus robił w Warszawie od 7 do 9 kwietnia 2010 roku? To jest ważne pytanie, bo albo ten przyszły szef CIA przyjechał do Warszawy bez związku
z zamachem warszawsko-smoleńskim i wtedy to trochę słabo wygląda, tak? Że taki wielki generał i jego ludzie i przeszło im koło nosa coś tak ważnego, to co warte nasze stosunki sojusznicze, relacje z takimi sojusznikami. Albo też jego pobyt w Warszawie miał związek z zamachem warszawsko-smoleńskim, no i pytanie wobec tego jaki? Co się właściwie wydarzyło? Myślę, że nie da się udzielić odpowiedzi na pytanie o zamach warszawsko-smoleński 10 kwietnia 10 roku, jeżeli się szuka odpowiedzi tylko na pobojowisku smoleńskim. Ponieważ na pobojowisku smoleńskim leży dokładnie nie wiadomo co. Znaczy teraz już wiemy, że nie leży, prawda, bo zostało umyte, sprzątnięte, leży tam sobie na płycie lotniska pod daszkiem z blachy falistej. Tym niemniej to, co nam pokazano w telewizji i kazano nam wierzyć, że to są szczątki prezydenckiego samolotu, który wystartował rankiem tego dnia z Warszawy, z całą pewnością nie ze wszystkim i nie w całości w każdym razie stanowiło ten samolot. Ponieważ ujawniono to na posiedzeniu, na którymś posiedzeniu zespołu parlamentarnego pana ministra Macierewicza, ujawniono fakt odkrycia w tym materiale audiowizualnym, prawda? Zdjęcia, fotografie, zdjęcia filmowe. Ujawniono, że niektóre części mają duplikat. To znaczy jakaś część kadłuba występuje w dwóch egzemplarzach na tym pobojowisku. No to jak w dwóch egzemplarzach, jakiś tam kawałek, tak, burty, nie wiem, prezydenckiej salonki, czy jakiś inny kawałek kadłuba, jest w dwóch egzemplarzach. No to wobec tego nie ma haka. Jeden z tych egzemplarzy na pewno nie należał do samolotu prezydenckiego, ale teraz proszę mi powiedzieć, który i skąd wobec tego wiemy, że ten drugi na pewno należał. No nie wiem. Nie ma żadnych naukowych podstaw, żeby twierdzić, że to jest na pewno ten sam samolot. W szczątkach, w kawałkach. I w związku z tym wyliczanie tego, jaka była trajektoria lotu po mniemanym wybuchu pierwszym i wybuchu drugim, lotu tych szczątków, tak żeby one się rozłożyły na tym pobojowisku, tak żeby to tak wyglądało, jakbyśmy to widzieli w telewizorze, to po prostu, jakby to powiedzieć, może się okazać pracą zupełnie jałową, skoro nie znamy odpowiedzi na to pierwsze pytanie. Na ostatniej konferencji smoleńskiej jesienią ubiegłego roku zadałem to pytanie profesorom bardzo zasłużonym bez cienia ironii, to mówię, to są ludzie, dzięki pracy których możemy z całą pewnością powiedzieć, że wersja propagandowa, warszawska i moskiewska, że są właśnie propagandowe tylko, że to są kłamstwa, że nie było wypadku, tak, na skutek zahaczenia skrzydłem o brzozę, że to są bredne. I ci profesorowie tego dowiedli. Super sprawa, no tylko że niestety nie poprzestali na tym, że dowiedli tego, że Amodina i jej klony warszawskie, że kłamią i manipulują, ale niestety poszli dalej i zaczęli wyliczać właśnie te wybuchy i ich skutki. A ja zadałem pytanie, a na jakiej podstawie przyjmujecie Państwo tożsamość szczątków wraku z tym samolotem? I pan profesor wybitny, jeden z członków tego wspaniałego zespołu, powiedział, no my przyjmujemy takie założenie. No, przyjmują takie założenie, czyli właśnie żadnego dowodu naukowego na to nie ma. A dalej nie pytajmy tylko o pobojowisko smoleńskie, pytajmy o hangar na Okęciu Warszawskim. Hangar, który został zniwelowany na przełomie 10 i 11 roku. Wyrywany z korzeniami, tak? Nie, że zburzony, tylko zniwelowany. Stał sobie hangar. Hangar rzecz sporych rozmiarów, więc też i kosztowna, prawda? Wzięli i zburzyli. Parę lat wcześniej był podobno remontowany ten hangar. A tu wyrwali z korzenia. Z tego hangaru wytaczany był podobno ten samolot, który właśnie miał lecieć tam do Smoleńska. Cóż to za zagadka? No wielka zagadka, bo nie ma żadnych zdjęć z Okęcia. Nie ma żadnego dowodu na to, o której rzeczywiście ten samolot leciał. Jaki był skład, jaka lista pasażerów? To wszystko nam powiedziano w telewizji, ale nie ma żadnych dowodów na to. Na każdej stacji benzynowej, tak? Macie Państwo 5 kamer, a jak ktoś ukradnie batonik w sklepie, to jest 15 razy sfilmowany. Prawda? A tam na Okęciu Wojskowym żadna kamera nie działa.
nie tylko w Smoleńsku, Syrien, ale także na Okęciu wojskowym. Żadna kamera powrotu. A w każdym razie nam nie pokazano ani jednego obrazka, z którego by wynikało, że rzeczywiście tak było, jak o tym opowiadają niektórzy świadkowie. No tylko, że jak pisał Aleksander hrabia Fredro w XIX wieku, nie brak świadków na tym świecie. Na wszystko można znaleźć się. A my mamy do czynienia dzisiaj, i to jest też, dziękuję za pytanie o Smoleńsk, ponieważ ono, proszę Państwa, ono też pozwala nawiązać do naszej sytuacji aktualnej. Tak jak w wypadku zamachu warszawsko-smoleńskiego nie mogło za nim stać jedno centrum decyzyjne i jedno centrum zleceniodawcze. To musiało być konsorcjum morderców, konsorcjum bandytów. To się nie dało tylko z Warszawy na gościnnych występach w Rosji, ani tylko z Moskwy z pominięciem Warszawy. Nie dało się tego zrobić. A zatem Warszawa i Moskwa, ale przecież Warszawa jest miastem przezroczystym dla paru innych stolic, dla Berlina, dla Tel Awiwu, dla Waszyngtonu, może Londynu, Paryża. Mamy konsorcjum morderców. Kto wymyślił ten plan? Kto zainicjował? Kto był wtajemniczony we wszystkie akty tego scenariusza? A kto tylko, jak Donald Tusk miał, nie wiem, powiedziane do połowy, że zrobimy bekę z Kaczyńskiego, tak? Ha, ha! Nie wiemy. Nie wiemy, kto na jakim... Ale proszę Państwa, przed Trybunałem Stanu powinien stawać każdy z tych. Przed sądami wojskowymi pod ścianę ci mordercy powinni iść. Dlatego, że proszę Państwa, w poważnym państwie no to odpowiadają nie tylko ci, co osobiście tam wykonali skok na budkę z warzywami, ale także i ten, co stał na winklu, tak? I miał gwizdać w razie czego. On także odpowiada. Więc w tej sprawie jest konsorcjum morderców. Niestety, proszę Państwa, no nadzieję na to, że ta sprawa będzie teraz wyświetlona, ja uważam za bardzo marne, bo przecież wicepremier aktualnego rządu, pan minister Gowin, jest kłamcą smoleńskim, jest łajdakiem, który z trybuny parlamentarnej jako minister sprawiedliwości rządu zdrady narodowej, Platformy Obywatelskiej PSL, pan Gowin przekonywał, że ekshumacje niepotrzebne z tymi trumnami, że wszystko w porządku, prawda? Jak przedziwnym jakimś szantażem sytuacyjnym do tego doprowadzono, że poszły do ziemi te zalutowane, zaspawane trumny z Moskwy przywiezione. I pan Gowin upewniał, że wszystko jest w porządku. No więc bardzo mi przykro, ale i on pod sąd natychmiast się w tej sprawie nadaje, bo tak jak pani Kopacz na metr w głąb podpada pod paragraf, artykuł z kodeksu karnego, utrudnianie pracy wymiaru prawa organów sprawiedliwości. To jest utrudnianie i to jeszcze z wykorzystaniem stanowiska wysokiego. No to jak minister powiedział, że wszystko jest w porządku, to jak się ma jakiś śledczy czy tam stójkowy zabierać za robotę, prawda? To są artykuły kodeksu karnego. No więc jakże liczyć na to, że ta sprawa teraz zostanie wyjaśniona? A kto przesłucha generała Petreusa? Kto z Warszawy, jaki się znajdzie prokurator, żeby zażyczył, żeby w ramach pomocy prawnej, żeby prokuratorzy amerykańscy zadali parę pytań generałowi Petreuszowi. Co robił w Warszawie? I motorem postępu. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy uważają, że wojny są motorem postępu. No więc tym bardziej czuję się w prawie i w obowiązku mówić do Państwa, trzymajmy się mocno krzesła. Opuśćmy kolejkę, nie grajmy z szulerami. Nie stawiajmy wszystkiego na jedną kartę. Nie pozwólmy zespawać polskiej racji stanu z dyrektywami jakiegokolwiek imperium. Nie będzie suwerenną polska polityka, jeśli będzie uwieszona u klamki cudzej. Niezależnie od tego, czy ta klamka jest na Kremlu w Moskwie, czy jest w Białym Domu w Waszyngtonie. Prowadźmy suwerenną własną politykę. Zaraz po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość pan minister Antoni Macierewicz powiedział, że możliwość, przewiduje taką możliwość odtajnienia słynnego aneksu do raportu likwidacji WSI.
Chciałem się zapytać, czy przewiduje Pan w ogóle taką możliwość, że ten antyk zostanie rzeczywiście odtajniony oraz jakie by były wpływy, bo możliwe masz i jakie by były skutki możliwego odtajnienia tego. Proszę Pana, polskiej policji. Dziękuję za to pytanie. Oświadczam, że ja przewiduję nie tylko taką możliwość, ale i konieczność, ale żeby udało się to zrealizować, no to Pan z przyjaciółmi musi mnie katapultować w takie miejsce, w którym się takie decyzje podejmuje, prawda? Więc to duża sztuka, jest wymagana. Duża sztuka. Natomiast nie sądzę, żeby Pan w innych okolicznościach przeczytał ten aneks do raportu o likwidacji WSI. No bo cóż właśnie, my nie ruszamy waszych, a wy nie ruszacie naszych. I tak się troszkę tylko kopiemy po kostkach, prawda? Troszkę mrugamy okiem, troszeczkę jakichś tam drugorzędnych pionków trącimy, nawet nie zrzucimy z szachownicy, tylko tak lekko przesuniemy. Spójrzcie na telewizję. Dziennikarze, czyli funkcjonariusze frontu ideologicznego, reprezentujący gadzinowe, antypolskie, antykatolickie, antynarodowe media, dalej mają tam prawo obywatelstwa. Tylko tyle, że nie prowadzą programów, ale są w nich stałymi gośćmi, prawda? Mają tam swoje prawo obywatelstwa, przesunięci, no może nie tak często w TVP Info, ale przesunięci do TVP Kultura, TVP Historia. Gdzieś tam zawsze miejsce się dla nich znajdzie. No, proszę Państwa, przecież prezydent wczoraj właśnie mianował mojego nieszczęsnego stryja członkiem Rady Mediów Narodowych. No to ratuj się kto może, jakie to media narodowe, prawda? Ograniczone widzę możliwości i horyzonty, bo wie Pan, do czego się w istocie dobra zmiana sprowadza? Ona się sprowadza do tego, że Wielki Wschód Francji siedzi na ławce rezerwowych, a teraz Loża Szkocka przypina sobie orły białe. Tak? To na tym polega dobra zmiana. Grupa rekonstrukcji historycznej sanacji, czyli pewne tabu muszą być dalej zachowane. Jakie tabu? No wyliczyłem je tutaj dzisiaj właśnie. Demokratyzm, etatyzm jako pryncypia w polityce. Pacyfizm, to znaczy nie wolno Polakom oddać broni do ręki. Nie wolno, bo Polacy są głupsi. Polacy są głupsi i gorsi. Białorusini mogą mieć, jak mieli parę lat temu, mieli 7-8 sztuk broni palnej na 100 Białorusinów. Czesi, z których Polacy chętnie szydzą, tak? Czesi, kilkanaście sztuk broni palnej. Republika Czeska praktycznie zmonopolizowała rynek broni krótkiej i amunicji do nich w Europie. W Niemczech, Niemcy, którzy tak się sami chętnie trzymają za twarz i w tym się specjalizują od stuleci. W Niemczech 30 parę sztuk broni palnej na 100 Niemców. W Rosji nie znam statystyk, ale przecież właśnie ułatwiono dostęp do broni palnej i nie słyszycie, żeby się Moskale wystrzelali nawzajem jakichś wendettach tam psiowych. Nie, prawda? W Stanach Zjednoczonych no to jest prawie 100 na 100. No i tam, gdzie ludzie mają broń palną po domach, to żaden tam niezrównoważony jakiś morderca nie wystrzela 100 osób na kampusie uniwersyteckim, bo trzecia będzie miała większego kolta za pazuchą, prawda? A w Polsce te dane statystyczne na 100 Polaków w poprzedniej dekadzie była 1,3 sztuki broni palnej. Niespełna 1,5 gnata. I proszę Państwa, ta statystyka się poprawiła, bo Polacy nie chcieli bici, zwłaszcza od kiedy wojna ukraińska trwa, kupują na przykład broń czarnoprochową, repliki broni zabytkowej, kolt z czasów powstania styczniowego, bo to można bez zezwolenia. To można bez zezwolenia, no tylko to jest kłopotliwe bardzo. Czy słyszycie, żeby Polacy się wystrzelali z tych koltów, mimo że ich sprzedano, poszło w lód setki tysięcy w ostatnich latach? Nie. Bo wszystko, cała ta obamowska, lewacka, pacyfistyczna retoryka do tego służy, żeby utrzymywać reglamentację dostępu do broni palnej, żeby naród utrzymywać w stanie rozbrojenia. No i proszę Państwa, cóż to jest za patriotyzm, że on nakazuje władzy utrzymywać naród polski w stanie rozbrojenia? Naród polski jest najbardziej rozbrojonym narodem w tej części świata i myślę, że w ogóle na kuli ziemskiej jest niewiele tak rozbrojonych narodów jak nasz. No to co to jest za dobra zmiana?
To znaczy, na miłość boską, jak można... To są farmazony, opowiadać o bezpieczeństwie państwa, jeżeli się utrzymuje własny naród w stanie rozbrojenia. Zobaczcie. To są... Obrona terytorialna, tak, ma być, ale wszystko pod kontrolą MON-u. A broń ma być w magazynie, tak? Czyli chłopcy mają być zaprzysiężeni i dziewczęta i w razie czego ich można będzie wysłać. Nie wiem, daj Boże zdrowie, może będzie ten minister, a może będzie następny. A może wróci jakiś Siemoniak, tak? I co zrobi z tą młodzieżą zaprzysiężoną, która dalej będzie bezbronna, jeżeli jakieś trepy post-PRL-owskie nie wydadzą rozkazu, żeby tam właśnie... Bardzo trudna jest sytuacja polskiej młodzieży. Jak to zrobić, żeby nie zostać dezerterem, a jednak nie zostać mięsem armatnym? Jak to zrobić? Bardzo trudna sytuacja i muszę powiedzieć, że nie zazdroszczę, bo ja jestem już w wieku postpoborowym, mam grube okulary i ja nie staję wobec takich dylematów. Ale nie zazdroszczę tym, którzy będą musieli podjąć decyzję. W Polsce właśnie Siemoniak, Macierewicz. Proszę Państwa, nowela ustawy o zasadach działania na polskim terytorium wojsk obcych. Nowela przeprowadzona w pierwszych miesiącach tego roku. Wyposaża prezydenta Rzeczypospolitej w prawo wyrażenia zgody na użycie ostrej amunicji przez żołnierzy obcych armii na ziemi polskiej, poza terenem poligonu i również w czasie pokoju. Takie prawo ma prezydent. Tę nowelę ustawową przygotował jeszcze minister Siemoniak, a przeprowadził minister Macierewicz. Ja się pytam, jaka dobra zmiana dla Polski może wyniknąć z projektów ustawowych, które za pilne i potrzebne uznawał obóz zdrady narodowej? Jaka dobra zmiana dla Polski? Co to za dyrektywy jakieś, takie ponadpodziałanie, tak? Że tu wielkie zmiany, ale pewne są stałe. Pewne są konstans, tak? Linie w polityce. A przecież oprócz tej ustawy macie dalej w mocy ustawę 1066, legalizującą działanie służb obcych na terytorium Rzeczypospolitej. Macie do tego do kompletu ustawę antyterrorystyczną. Jaruzelski nie potrzebował ustawy antyterrorystycznej, żeby sobie wprowadzić stan wojenny, ale ta władza potrzebuje. Hasło na nadchodzący sezon? Radykalizacja. Jak jest radykalizacja, to powiedziała pani Clintonowa, nie mówmy, że nie mówmy o radykalizmie islamskim, bo źródłem radykalizmu muszą być wszystkie religie, mogą być różne religie. Więc, proszę Państwa, cała ta akcja, eskalacja, judzenie i jątrzenie, stawianie Was wobec obrazów strasznych i doniesień mrożących krew w żyłach i domagających się reakcji uczciwego Polaka, patrioty, to ma doprowadzić do tego, żebyście Wy się zradykalizowali i wtedy zostaniecie wrzuceni do jednego worka razem z tymi rezunami islamskimi, ukraińskimi i pobiegnie jeszcze. I o to chodzi. I jak wtedy wszystkich nas razem podkreślą, wspólnym mianownikiem radykalizmu, to nas wtedy zderadykalizuje. To jest następne słowo, którego się używa. Deradykalizacja. W Kanadzie powstał ośrodek Centrum Deradykalizacji w Montrealu. We Francji deradykalizacja. Pani Merkel martwiła się ostatnio, jak to się stało, że się ten chłopiec, co tam z tą siekierą i z nożem rzucił, prawda, że on się tak zradykalizował. To jest to słowo. Będą chcieli z nas zrobić radykałów. Już teraz towarzysz Stalin nie zasiada w Moskwie, więc cała komuna zachodnia już się nie modli do niego, jak do obrazka, więc nie będą nas ogłaszać faszystami, chociaż to też robią tak pokątnie, prawda? Ale wystarczy, że nas ogłoszą radykałami. Że jesteśmy zradykalizowani, bo na przykład wierzymy, że Polska ma być Polska, a nie inna. O, właśnie, system wczesnego ostrzegania, powiedziała pani Merkel, że to są wnioski z zamachów, to z dzisiaj jest news. Pani Merkel, jak jechaliśmy, tutaj usłyszeliśmy w radio, pani Merkel powiedziała, że wniosek z tych zamachów to musi być stworzenie systemu wczesnego ostrzegania o możliwości radykalizacji. System wczesny. Wiecie Państwo, no a nasz pan prezes, premier, w Białymstoku
trzy tygodnie temu miał przemówienie, nie, już miesiąc temu, bo to był koniec czerwca chyba. I pan prezes premier powiedział, że w Polsce będzie zwalczany antysemityzm, także ten ukryty. Także ukryty. Kręci się? Za pomocą jakich narzędzi prezes premier i jego ministrowie będą wykrywać antysemityzm ukryty? Bo to jest, wiecie państwo, to nie jest literatura, to nie jest licencja poetycka. To jednak przemawia polityk i ja pytam się o to, jaka formuła prawna. Jaka formuła prawna? Jeżeli ma być system prewencyjnego wykrywania możliwości radykalizacji i jeśli zwalczany ma być antysemityzm ukryty, no to wiecie państwo, antysemityzm, faszyzm, ksenofobia i co tam jeszcze najgorszego. To wszystko idzie w pakiecie i to jest radykalizm. Radykalny może się okazać każdy Polak normalny, który uważa, upiera się, że 2 i 2 jest 4. Bo to jest zbyt radykalnie i to obraża tych na przykład nachodźców, którzy są na bakier z tabliczką mnożenia. Prawda? To ich obraża, to ich poniża. A przecież właśnie jesteśmy namawiani, żeby się otworzyć i tak dalej, i tak dalej. Grzegorzu, jako że jestem zainteresowany bardzo szczerze faktem o to takim, że te moje autorytety były alokowane gdzieś w władzach, w jakichś strukturach jednak państwotwórczych. Do nich należy oczywiście pan Żebrowski, Michalkiewicz, Dwań Nowaki, no takie nasze piękne nazwiska. Czy miał pan taką może wrażenie, że chciano z panem rozmawiać i chciano panu jednak włączyć teraz już po tej zmianie gdzieś do pewnych struktur, gdzie pan by mógł zafunkcjonować i dzielić się swoim... Proszę pana, uspokoję pana. Nie miałem takiego wrażenia i myślę, że po prostu w ogóle nie było takiego pomysłu. Że jedyny pomysł, jaki jest na mnie, to jest taki, żebym ja najlepiej nie istniał. I cóż, w związku z tym bardzo państwu jestem wdzięczny za państwa tutaj tak liczną obecność, która upewnia mnie we wrażeniu, że czasem jednak istnieje. Pomyślałem sobie, że to pytanie jest uzasadnione, bo jednak rzeczywiście Kościół dosyć mocno koło pana i hierarchowie, przynajmniej z takich, z mojego, zresztą małego, ale Kościół, proboszczowie, prości, mówią o autorytecie pana, ale myślałem, uciekając od tego... Proszę pana, z powagą odpowiem, że to w tym jest cała nasza nadzieja. W tym jest cała nasza nadzieja. Nie chodzi tutaj o mnie, bo generalnie nie trzeba pokładać wiary i nadziei przesadnych w ludziach, jakichkolwiek, tylko cała nasza nadzieja jest w tym, że są proboszczowie. Że są proboszczowie, że proboszcz na Zagrodzie Równy Wojewodzie, że jednak Kościół broni się przed demokratyzmem, że jest suwerenność parafii bardzo daleko posunięta i w związku z tym nie idzie tak szybko ta deradykalizacja, prawda? I tam następują, jest szansa na to, że się poszerzą te wycieki z systemem, które tak martwią panią minister Zalewską. To budzi moje największe nadzieje. Drugie pytanie, chciałem dowiedzieć, czy po tej pana próbie połączenia tej prawej strony, tam nazywanej jakoś systemowa, antysystemowa, czy teraz po tym już okresie, kiedy pan z tych wyborów, od tych wyborów prezydenckich minęło trochę czasu, czy coś się dzieje, czy pan się spotyka, czy... Proszę, spotykam się z zajadłymi napaściami, tak, na jakiś tam skromną skalę, prawda, no wiadomo, że z tego powodu, że mówię, że Moskwa nie jest jedynym źródłem zagrożeń dla polskiej suwerenności, no to daje tytuł do tego, żebym miał ogłaszać ruskim agentem, prawda? I to jest już tak śmieszne, tak groteskowe, że mam nadzieję, że to widać gołym okiem. Z innych stron bardzo ciekawe takie sojusze się ponad podziałami też formują, prawda? Że jedne media gadzinowe, które używają retoryki katolickiej i patriotycznej, właśnie w ten sposób dezinformują opinię publiczną. Inne media, jak najdalsze od katolicyzmu,
reprezentujące taki powiedziałbym, plemienny, totemiczny, zamordystyczny, narodowy profil. No to i one właśnie też mnie tutaj zaszczycają takim ujadaniem, kąsaniem po kostkach. Dlaczego? No właśnie wychodzi Szydło z worka. Okazuje się właśnie w tych dniach, w tych miesiącach, to są pożytki z takich sytuacji, że wychodzi na jaw. Kto jest kim? Kto broni jak niepodległości tego, żeby to aktualny ambasador imperialny z ulicy Pięknej, z ambasady, żeby miał ostatnie słowo w Polsce. Dla kogo to jest zmartwienie? Kto jak niepodległości? Bo nie ma niestety zasadniczej co do skutków, co do konsekwencji. Nie ma niestety właśnie różnicy w takim podejściu. No. Są zdrajcy sprawy polskiej, którzy by chcieli, żeby w Polsce koniecznie decydowały jakieś organa władzy z centrów położonych poza Polską. Te organa władzy, które wskaże jako źródło wszelkiej mądrości pan Rzepliński z 15 swoimi kolegami w śmiesznych czapkach. Prawda? Tak? Niektórzy uważają, że to jest sam cymes. Tak? No ale z tego nie może być Polski. Nie może być Polski ani z nadania ambasadora amerykańskiego, który tam burczy na ministra Waszczykowskiego, ani nie będzie Polski w tym drugim wariancie, no bo kto z Państwa chciałby umierać za sędziego Rzeplińskiego? Jeżeli to jest koniec Polski, jeżeli to jest ten szczyt, jeżeli to jest ta granica, to jest taki czarodziej z Oz. Pamiętacie Państwo tę historię, prawda? Czarodziej z Oz, straszny, ale potem się odsłania taką filaneczkę i taki mały gość pokraczny krzyczy przez tubę taką głośną, nadaje, prawda? No to my mamy do czynienia z czarodziejem z Oz. U nas ten czarodziej z Oz się nazywa Pan Hu. Pan Hu. Pan Hu, który pokrzykuje na nas przez taką tubę. Pan Hu jest z Jana Chryzostoma Paska, pamiętników. Pamiętniki naszego rycerza dzielnego, który w XVII wieku brał udział w wielu kampaniach z dywizją Czarnieckiego. Między innymi tą drogą szedł na Danię w 1650, który to był szósty czy siódmy rok. Szli na Danię i taka dywersja na tyłach, prawda? Że jak do nas Szwedzi wkroczyli, to my im w Danii tam pokażemy. I pokazaliśmy rzeczywiście, to się udało. I szturmowali nasi zamek w Kolbyndze. Przed tym szturmem Jan Chryzostom Pasek, no, żołnierz autoramentu jazdy, konno służący w bitwach, no, tak jak inni, czuł się nieco nieswojo, no bo to zamku konno szturmować nie można, trzeba szyku spieszono. Więc pisze, kazałem ja moim ludziom, gdyśmy szli do szturmu, wołać głośno Jezus Maryja. Chociaż inni krzyczeli hucha. Myślałem bowiem, że mi więcej pomoże Pan Jezus niż jakiś Pan Hu. I to jest zasada i prawda, którą chciałbym wszystkim Państwu polecać, żebyśmy się nie zwracali do Pana Hu, demokraty, etatysty, pacyfisty na nasz użytek, judeoidealisty, modernisty, żebyśmy się zwracali do tej prawdziwej, jawnej, jedynej, najwyższej instancji. I tu jakkolwiek, to już bardzo dużym skrótem telegraficznym, ale trzeba włączyć tę sprawę. Te kwestie trzeba włączyć do obrazu całości. Proszę Państwa, jak powiedziałem na początku, bez mszy tradycyjnej się nie obejdzie, a w polityce sprawa polska nie zostanie uratowana bez tego aktu, który się pięknie i dumnie ma nazywać intronizacją Chrystusa Króla Polski. Bez tego się nie obejdzie, dlatego że musimy sobie powiedzieć, kto nami dowodzi. Komu my chcemy podlegać? U kogo chcemy służyć? Czy chcemy służyć u Pana Hu, reprezentowanego przez kolektyw z sędzią Rzeplińskim i innymi? Musimy sobie powiedzieć, kto dyktuje prawo, któremu my chcemy być posłuszni i chcemy nie szczędzić zdrowia, życia i majątku, żeby to prawo obronić. Trzeba sobie to powiedzieć. I dlatego, zobaczcie, oni, Pan Hu i jego tutaj rzecznicy, poplecznicy, oni nie zasypiają duszek w popiele. Oni już wykonali ruch. Po buncie Trybunału Konstytucyjnego, po tym jak właśnie paru sędziów, parunastu powiedziało, że nie będzie słuchać
władzy ustawodawczej, bo sami wiedzą lepiej, odezwało się parę gmin miejskich w Polsce, które oznajmiły, że chcą się kierować porządkiem prawnym formułowanym przez tych buntowników. No to znaczy, że oni ogłosili bunt. Że oni ogłosili, że nie zamierzają być lojalni wobec władzy centralnej, wyłonionej w procedurze demokratycznej. Ja akurat nie jestem demokratą, ale jestem państwowcem. I w związku z tym upieram się, że jest wartością przestrzeganie prawa.